zrobimy to jeszcze raz. W ten sposób, uwaga. Czekaj. Chyba się tym ślacie, co? No dalej. Ojej, on się rozbroił. Chodźmy z powrotem. No i co teraz? Samoki? Oj, to fajnie, nawet komentarz był. Po prostu ta gra jest super. Chodź. Miło było cię poznać, Brock. Pomyślę nad imieniem dla twojej bestii. Może nazwę ją Pieprzoną Wdzięcznością. Hej, Pieprzona Wdzięczności, do mnie! Kurczę. Dobre! No dobre. Witam wszystkich, tu Wilkogracz w kolejnym odcinku God of War. Skończyliśmy ostatnio robić upgrade'y naszego pancerza i troszeczkę też więcej topora, bo warto właśnie topór tutaj dużo inwestować. Kontynuujemy naszą fabułę dalej. Oczywiście podziwiamy też grafikę. Pewnie zauważyliście, że jakość tego filmiku jest lepsza, a to jest związane z tym, że po prostu na moim PlayStation 4 miałem takie dziwne czarne obwódki i okazało się, że po prostu skalowanie jakieś było włączone. Także teraz już tego nie ma, nie muszę dwa razy filmu konwertować i wszystko wygląda i chodzi pięknie. Także rozkoszujmy się dalej fabułą. Może zobaczymy teraz coś ciekawego. Widzę też, że nagrywam bez tego obwódek i faktycznie też jest lepsza jakość. Tam, gdzie idziecie, można dostać w łeb. Ciekawy, fajnie podłożony lektor w ogóle tego kowala. Za to lubię właśnie polski dubbing, czyli głosy w filmach. Nie jestem przekonany do głosu tego chłopca. Głos Kratosa jest ok. Sam Kratos cały czas mówi chłopcze do tego swojego syna. Już prawie memy z tego powstają na internecie. Dobra, zobaczmy, co możemy tu zrobić. Z tym tutaj też nic nie zrobimy. Dobra. To już próbowałem. Okej. Za chwileczkę. A za czym, czy w ogóle starczą mnie? Dobra, trochę dziwne. Tarczę miałem, nie powinno mi w ogóle ukuć. Dobra, widzę, że to przejście jest tutaj u góry. Także podejrzewam, że z topora musimy tu przyłoić. Elegancko. No to idźmy. Kolejne przejście. Mam nadzieję, że jak nie odczepię tego topora, to coś tutaj się zamknie. Nie. Czyli jak już raz przygwoździmy tego topora tutaj, no to już będzie pasowało. I przejdziemy dalej. Okej. Okay. Rzucamy. Podejrzewam, że... O, no właśnie wygadałem chyba. Albo tak myślałem, że jakieś zagadki będą. No to zobaczmy. Wygląda zachęcająco. No, bardzo zachęcająco. Dużo kolcy w ogóle, czy kolców, jak się mówi. Wchodzimy do góry. Okej, czyli musimy tak uderzyć, żeby raz to podnieść i ewentualnie zamrozić. Czekaj tam. Troszeczkę nisko zostawiam te kolce i u góry mam jakiegoś delikwenta, co się tam naćgał. Zobaczymy. Dobra. No i gość leży. Troszeczkę ich tu jest, nie podoba mi się to. Zobaczymy. No, łatwo to teraz walimy, troszeczkę mu w kość damy. O, unik. Już lepiej. Dziwne. Dobra. Zajmiemy się tymi dwoma. Spróbuję kopnąć go, czy coś nadziać na te kolce. Może to coś da. No. Widzisz? Mam cię. Okej, troszeczkę. Chyba troszeczkę to dało. Chyba go ogłuszyło. Chyba, że to z pięści jest. Dobra. No chodź tutaj, gdzie ty się tak cofasz. Dalej, na kolce. O, faktycznie, coś działo. Coś działało. Dobra. I święty spokój. O nie. Jeszcze mi powiecie, to jestem większy. Jak ja tych większych nie lubię. A masz. No dalej.
Potrzebuję jakiegoś nowego ruchu w tym Kratosie. Może później odblokujemy jakieś umiejętności, bo troszeczkę te podstawowe są za wolne na niego. No, chyba jednak to tak nie ogłusza ich. Bo widzicie, próbowałem go kopnąć na tej kolce i nic to nie dało. Unik. Ach, nie udało się akurat. Czasami faktycznie widać, jak on robi ten zamach, to takie kółeczko się pojawia. O! Jest. No, kiepsko wygląda mi. Teraz niech mi tylko on mnie rozwali. O Boże. No. O nie. I wszedł. Dobra, słuchajcie. Mega poprawa. Bardzo tego nie lubię. Ale mam jeden pomysł, który tutaj zadziała. Popatrzcie. Wygląda zachęcająco. No, wygląda zachęcająco. Zrobimy to jeszcze raz. Ten sposób. Uwaga. Chyba się domyślacie, co? No dalej. Ojeju, ale się was boję. Skoczymy z powrotem. No i co teraz? Cwaniaki? O, to fajnie, nawet komentarz był. Po prostu ta gra jest super. No dobra, dwóch mamy mniej. Nie wiem, czy to zadziała z następnymi. Okej, możemy podkręcić wyżej i już od razu widzimy, co się dzieje. Musimy podejść tam. Gdzieś ten mechanizm... O, faktycznie, mechanizm gdzieś musi się zatrzymać. Zamrozimy. Teraz jeszcze ten większy powinien się pojawić, chociaż bardzo go nie lubię i nie chciałbym. Dobra, to są te małe jeszcze. Ale z tym już rozprawić tak normalnie. Troszeczkę czasu zyskaliśmy. RK z ogłuszenia. W sumie te pięści są fajne na to ogłuszanie. Nie wiem, czy nie będę z nich częściej korzystał, bo faktycznie jak ogłuszymy je, to od razu mam możliwość ich zabicia. A topór troszeczkę więcej czasu potrzebuje, chyba że rzucamy topór. To wtedy zadajemy o wiele większe obrażenia. Aha, na to gościu. No, może. Dobra, super. Dobra, tamten jest ogłuszony, ten też. Może mi się uda jeszcze tamtego ogłuszyć. Znaczy ogłuszony już jest, ale załatwić. Dobra. No masz. No. Taki mądry. Dobra. Udało mi się. Teraz bierzemy to, co nam tutaj pozostawiły te stworki, czyli troszeczkę zdrowia, troszeczkę srebra. Przejdźmy może dalej tutaj. Znając życie, będziemy oczywiście walczyć z tym dużym, ale ja się chyba wkurzę. Na razie. Nie mówcie mi tylko, że on podskoczy teraz. A spróbuj. Chyba ta gra tego nie ma. On jeszcze strzela? Ej, no kurczę, przeskoczył! Jasny gwint. Co jednak inteligentna gra, to inteligentna gra. Bardzo mi się to podoba. Czyli możemy kombinować. Nie ma to jakoś super dużo opcji, ale przynajmniej wiemy, że już nie możemy ich tutaj wykiwać. Dobra. Masz, kurczę, cioch. No, nawet lepiej idzie teraz, ale... Ojejku. Troszeczkę nubuję przy nim, ale nie wiem dlaczego. No, znowu było blisko. Po prostu mi się nie chce robić uniku. Chcę go już tak szybko rozwalić i w pewnym momencie już... Nie przestaje go uderzać. Do góry. I do góry jeszcze raz. Dobra. Upewnijmy się. Okej, okay, możemy iść dalej. Zobaczymy, co tutaj na stary będzie czekać, bo w sumie mamy troszeczkę rzeczy do pozwiedzania też, również z tej strony. Okej, okay, tutaj nic już nie mamy. Dobra, nie wiem czemu to zrobiłem. Ale to zrobiłem. Okej, okay, teraz mamy sytuację dosyć nietypową. Jeżeli odbiorę topór, to wszystko zacznie opadać, a muszę tam uderzyć. Tam mam jeszcze jakąś runę do zbicia, także spróbuję szybko zbić i zaryzykuję, że to będzie opadać i że tamta na dole zapadka mi pomoże. Właśnie tam, że to zatrzyma. To się obraca. Super. Raz. Jeszcze raz spróbuję. Dwa. O, trzecie uderzenie potrzebujesz. A to jest fajne. No to chodź, trzecie uderzenie. Teraz, chłopcze. Teraz jeszcze wypadałoby to wszystko zamrozić, żeby być pewnym, ale dobra, zdążymy. Okej, gra podpowiada nam, aby iść tam. Ale my tam nie pójdziemy. Oczywiście, że to jest cenne. Zbieramy. I teraz podejrzewam, że... Okej, jakieś maski tutaj pobieramy. Zobaczymy. Tę straszną maskę znaleźliśmy w niebezpiecznej części rzecznej przełęczy. Miejmy oczy szeroko otwarte.
I teraz oczywiście podejrzewam, że ta przestrzeń będzie fajnie wykorzystana na jakąś zagadkę z reguły, bo możemy też po tej górnej części chodzić, także myślę, że coś na czas będziemy musieli zrobić. Nie dam nas zabić. Tutaj mamy drugą runę, bardzo fajnie. Brakuje nam jeszcze jednej, gdzieś tutaj powinna być. Nie wiem, gdzie ją wypatrzymy. Gdzieś musi tutaj się znaleźć. Trzeba troszeczkę poobserwować całą sytuację, czy tu mamy. A tak w ogóle to wygląda naprawdę klimatycznie znowu, muszę powiedzieć. Bardzo fajnie. Jest tutaj gdzieś znowu coś do podniesienia, czy nie? Okej. Czyli znowu znaleźliśmy to, co na początku chciałem zdobyć, czyli wszystko jest ok i zbieramy w jak najbardziej rozsądnym porządku. Warto byłoby, dużo rzeczy nas po prostu nie ominęło, także trochę eksploracji będzie i myślę, że się wam to podoba. Jak nie macie PlayStation 4, to cieszcie się ze mną, bo naprawdę ja dodatkowo nagrywam grę tak, że widzicie, że gra na 60 klatkach, że to płynnie chodzi. Natomiast na PlayStation troszeczkę wolniej, na zwykłej podstawowej wersji to chodzi. Natomiast na PlayStation Pro to wiemy, że jest po prostu płynniej. Okej, okay, tam widzę, że jest ta cała runa i myślę, że w tym momencie rzucimy tutaj, to nas podwyższy. Okej, okay. I teraz możemy ciachnąć ją. Pasuje. Jestem ciekaw, co mamy w tej skrzyni. Czy to jakieś ulepszenie będzie, czy pancerz? No dalej, otwieramy. Co my tu ciekawego mamy? Jakiś róg? Róg krwistego miodu, legendarny przedmiot. Udało ci się zebrać jeden z trzech rogów. Krwisty miód to rzadko spotykany napój, który pogłębia szał wojownika. Wszystkie 9 rogów można znaleźć w skrzyniach zamkniętych magią. Zebranie 3 rogów miodu podwyższa nasze wartości. Dobra. Idziemy dalej. Tędy. O, chyba znowu jakiś krajobraz fajny. Tam musimy iść. Bardzo ładnie to wygląda. Nigdy nie byłem tak blisko tej góry. Jest ogromna. Jak najbardziej. Szkoda, że mama jej nie widzi. Słuszne wnioski. Też taką górę z bliska widziałem i naprawdę takie coś robi wrażenie w realu. Niesamowite. Ja chyba wiem, dlaczego nie chce się po prostu z nim emocjonalnie związać, bo wtedy będzie mu zależeć i może jakieś głupstwo w walce zrobić. Chodźmy. Dlatego musi nadal pozostać zimny. On go na pewno kocha, ale po prostu nie chce go stracić, bo chyba dużo ludzi stracił. Dlatego się nie przywiązuje. Po prostu wystarcza mu tak, jak jest, tak jakie są układy z nim, z jego synem, że tak to wygląda. Boi się, że go straci w walce, bo jest bardzo podatny, to prawdopodobnie no już będzie bardzo cierpiał, tak? Tym bardziej, że mały jest podatny na to, że może go ktoś zabić, a tutaj Kratos, kurczę, widzicie, co się z nim dzieje. Dużo zniesie. Spójrz na to! Co to jest? Chłopcze. Chłopcze. Spójrz! Z boku są wyryte runy. Mam odczyt... Co mówią? Gdy razem jesteśmy, dobrze nam wszędzie. Tego samotnik nigdy mieć nie będzie. Zagadka. Może jest tu jakaś wskazówka? No widzimy jakieś koło zębate w tej tarczy. Także coś tu się będzie obracało. Tylko musimy zrobić tak, aby się obracało. W ten sposób raczej nic nie zdziałamy, bo tylko zamrozimy to jeszcze bardziej. Te pierścienie chyba powinny się obracać. Zgadza się. Te pierścienie to są koła zębate. Chyba, że chodzi mi o te duże pierścienie, faktycznie. Chociaż od razu tego nie widać, że to są pierścienie. No dobra, mniejsza z tym. Popatrzmy może troszeczkę na otoczenie. Grafika... No ja nie widziałem gry na PC-cie, że miała taką grafikę nawet. Nawet Wiedźmin. Chociaż Wiedźmin ma bardzo ładną grafikę, to muszę powiedzieć, jest otwartym światem bardziej. Chyba, że ta gra też jeszcze ma się otworzyć. W sensie, że będziemy eksplorować bardziej. Czyżby w to rzucić? Nie. To by było wyraźnie zaznaczone, w co mam rzucić, prawdopodobnie, bo na tym polega tworzenie też gier. Wejdźmy może tutaj do góry i
Rozejrzyjmy się. Tutaj mamy jakiś mechanizm, który pewnie nam to wszystko uruchomi. Ale już innych sekretów nie widzę dalej. Pierścienie się obracają. Wróć na dół. Myślę, że z bliska to zrobię. Albo nawet. Nie ma co kombinować, słuchajcie. Fajnie w ogóle to wygląda. Wygląda, że cały czas się kręci. Trzeba faktycznie jakąś zagadkę tu rozwiązać i odpowiednio to przyłączyć. Pewnie mógłbyś zamrozić ten mechanizm. No, to jest chyba oczywiste. Teraz musimy to zrobić w odpowiedniej sekwencji. Nie wiem, czy jak już skończę ten filmik, to czy go czasem wam nie przesunę, żebyście nie musieli tego tak oglądać, ale zobaczymy na początku. Okej, ten jest zamrożony. I widzę, że ten symbol musi się w coś ułożyć, tak? Tylko w tym momencie, jak ja odczepię to, czy to dalej... Co się dalej stanie? Zobaczymy. Odczepię teraz. Mam to późno. Aha! Czyli te symbole muszą się ze sobą połączyć. W tym momencie. Okej, dobra. No to pokombinujemy troszeczkę inaczej. No właśnie, to musi coś przypominać. No, znowu troszeczkę za wcześnie to wziąłem, ale na razie tylko testuję, co ja mogę z tym zrobić. Dobra, to wiem, tak? I teraz powinienem to odczepić, ale dobra. Tak, to nie to. Ja się jeszcze raz to zrobię. No i w tym momencie... Cały czas muszę wyczuć ten moment, gdzie mam to wziąć. To nie jest takie łatwe. Oczywiście wygląda, że o, zrób to teraz, ale kiedy mam to... cofnąć topór, żeby to mi się ułożyło. Zaraz myślę, że to się jakoś ułoży. Uwaga. Ojej, znowu za wcześnie. To zaraz wyczuję ten moment. Bo troszeczkę to trwa, zanim ten topór do nas wróci. Ale myślę, że to nie jest aż taki duży problem, który ja tutaj stwarzam sobie sam, bo... faktycznie trzeba go pociągnąć. No nie jest to trudne na pewno. Teraz to rozgryziemy. Okej, w końcu zaskoczyło. Teraz wyczułem moment, jak to ma w ogóle być robione i myślę, że już to rozwiążemy, także nie będziemy za bardzo się tutaj szczypać na tym. Uwaga. I teraz powinien pociągnąć. Och, kurczę, nie, dlaczego mi... Dobra, zaczekajmy, może ktoś się cały obróci. I zaraz mamy rozwiązaną zagadkę. Nie było to skomplikowane. Okej. Teraz może przeczytać. Chłopcze. Chłopcze. Co jest napisane? O, rodzina. To nie wskazówka. To odpowiedź. Tego samotnik nigdy mieć nie będzie. Prawda? Narysuj runy na piasku przy użyciu noża. Naprawdę? Kinslow. Coś się stało! Cieszę się, że spotkaliśmy Broka, ale dobrze, że już opuszczamy to miejsce. To już przeszłość. Okej. Fajna sceneria i troszeczkę kruków do pozabijania niestety. O, ten jeden mi uciekł. Trudno. Bonusów nie będzie. Zobaczymy dalej, co tutaj mamy. Troszeczkę jeszcze poeksploruję. Tam możemy iść oczywistą ścieżką, a tutaj nie wiem, co nas czeka. Może być jakaś mniejsza znajdźka? Czy coś do podniesienia? O, właśnie, faktycznie. Co to jest? Jakieś kurcze... To na pewno nie jest przycisk, ani jakiś sekret, ale muszę sprawdzić. O, nic się nie dzieje. Dobra, myślę, że... zejdźmy może na dół. Albo jakiś wzór do zagadki? Nie. Już chyba troszeczkę jestem za bardzo skupiony na tym. Tutaj nic nie mamy. Myślę, że możemy spokojnie kontynuować podróż tutaj. Zejdziemy na dół. Coś do podniesienia. Świetnie to wygląda.
wiem, kogo on tam ma, czy ja szczura trafił, czy co, tym nożem? Albo się po prostu bawi ten chłopiec, no. Nożem. Dobra, idziemy dalej. Jakaś ładna scena się zbliża. Chłopcze, te ślady. Może to dzik? Nie wiem. Poszukam. Idź. Okej. Wojownik musi szlifować swoje umiejętności. Coś mi tutaj podpowiada, że będzie jakaś walka. Okej, słuchajcie. Była walka, dosyć długa, ale już jakieś wzór opanowałem na niego. Także musiałem przesunąć filmik. Teraz jeszcze po filmiku w sumie po tej walce komentuję, dodałem komentarz. No to nic, damy sobie radę. Jest dosyć ciężki przeciwnik, czyli taki płomienny troll. Zobaczcie, to był lava troll. Jeżeli w ostatnim momencie trafię go w rękę, no to też anuluję swój atak, ale mam też swój gniew, który mogę wykorzystać, który cały czas miałem. Troszeczkę mu energii odebrałem. No widzicie, nawet jak tąpnie nogą, już mi odbiera energię. W międzyczasie pojawiają się go sugusi i strzelają we mnie, czyli też muszę się z nimi rozprawić. No widzicie, dosyć ciężkie. A jednocześnie muszę zwrócić uwagę, gdzie jest ten troll cały. O Boże. Widzicie, on może rzucać na dalsze zasięgi. Super to w ogóle wygląda. Ja stwierdziłem, że za bardzo blisko nie będę podchodził, tylko go siekierką troszeczkę ogolę. Fuh, było blisko. Dobra. Widzicie? Anulowałem go atak, bo rzuciłem we właściwym momencie. O, i teraz już musiałbym rzucić, ale niestety... O, za późno. O kurczę, o Jezus. Ale daleko rzuca. Dobra. I możemy dać się mu teraz tutaj złapać. Szybko unik w lewo. I teraz możemy go z bliska jakby... dokończyć. Już prawie go mamy. Mówię, parę walk stoczyłem z nim, jest naprawdę ciężki i trzeba mieć odpowiednią taktykę. Dobra, dostał. Teraz tutaj jeszcze zrobiłem unik, ale widzicie, no ciężko jest. Jeszcze ten pedo. Mam nadzieję, że jakoś... Znowu będzie chyba na styk. Ja go pokonałem, ale mówię, tutaj już po fakcie nagrywam. Nie było łatwo. I akurat w tym momencie musiałem zawieźć komputer do nagrywania, niestety, ale już się wszystko wyprostowało, także robimy dalej. Nażyłem zgrywkę. O, widzicie, dosyć ciężko to było. Dużo energii miał. Dobra. I teraz w tym momencie jeszcze taki unik robił. No teraz mam jeszcze dwóch przeciwników. Na szczęście ta siekiera przechodzi przez przeciwników. No i tego dokończymy. Jeszcze parę rzutów. Nawet w takiej odległości może nas trafić. Już pomału go mamy. Ucierpiał. Teraz chyba już możemy podbiec i zrobić mu krzywdę. Krzywdę. Żeby go wykończyć, kurczę. On cały czas nam robi krzywdę. Dobra, teraz możecie zamknąć oczy, tak. Chociaż niekoniecznie. Albo... Oła. Na pewno nie wstanie. No. Mam nadzieję, że walka wam się podobała. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Postaram się nie przesuwać dalszych walk, żebyśmy jakoś efektywnie mogli nagrywać. Do zobaczenia i do usłyszenia.